Witam wszystkich z tej strony, Przyczajony Lemur w kolejnym odcinku gry polską w Hearts of Iron 4 na modzie Millennium Dawn Modern Day Mod. Aktualnie jestem w trakcie wojny z Chinami i ogólnie z ich frakcją CSTO. Szykuję się do wypowiedzenia wojny Korei Północnej. Tak, to jest północ. Poza tym walczę również z kilkoma państwami afrykańskimi. Aczkolwiek ja chyba tam na razie sobie zostawię. Madagaskar do czegoś należy? Nie. Nie. Dobra, szykuję się do wojny przeciwko Korei Północnej. Tutaj się zajmą tym moja piechota morska się tym zajmie. Okej, okay, dostałem cel narodowy, który znaczy cel narodowy ducha narodowego, który zwiększa przyrost populacji. No i to jest to, o czym mówiłem w pierwszych odcinkach. To nie jest tak, że ustawia ten cel, konkretny cel narodowy na konkretną. Na konkretnego ducha narodowego, który daje tyle i tyle populacji, tylko zwiększa etap. Czyli gdybym zaczynał z tym, co mam teraz, to mógłbym zwiększyć przyrost populacji jeszcze bardziej, z jeszcze większym kosztem fabryk cywilnych. Z kolei teraz to mi zmniejszy przyrost populacji do tego, co miałem wcześniej. Dobra. Tego się nie opłaca brać, bo to mnie będzie kosztować 70 pasów politycznych za 25, tego też nie. Na podobnej zasadzie daje co prawda trochę więcej, ale nadal się nie opłaca. Tutaj wszystko zrobione, więc tylko zostało mi doświadczenie armii i bonus do sił specjalnych. To w sumie w tym kierunku będę zmierzał. Czekam, aż się tutaj piechota morska ustawi. W sumie już mogę zacząć szykować cel wojenny na 5 dni. Dobra, zaczekam, aż będą mu wszystkie stany, to zajmie 24 dni. Chociaż i tak już napięcie światowe byli na 100%. Więc mogę na jednym. Dobra, tutaj piechota sobie idzie powoli. Ching-ciąg jakiś. Tam Jak ktoś umie to wypowiedzieć, to niech napisze, jak to się wypowiada. Jeszcze raz. Nie wiem, jak mówić ku chińskim, czy. Tak, to jest chiński. O, chyba. Nie wiem. Dobra. Więc piechota morska może działać. Jak tylko się zacznie wojna, a wojna się zaczyna teraz. Więc działajcie, dołączcie sobie do CSTO. CSTO. A nie, to było AEDU, a nie CSTO. CSTO to była frakcja rosyjska. Ale tutaj moja piechota morska jednak sobie nie daje rady. To anuluje mi te rozkazy. Wyślę ich zaraz tutaj. Z kolei Koreą zajmie się mój korpus pancerny. Zaczniemy od ogarnięcia tej części. Dobra, tutaj mogą jeszcze coś zdziałać. Trochę się ten prąd skróci chociaż, ale marynarzy zaraz odeślę tutaj. A jednak też nie dają rady. No trudno. Czy odpalić teraz oba te rozkazy? Dobra, niech razem zdziałają. Płynie to tutaj. I czemu się nie ruszają? Wait. Czemu tutaj ciągle atakuje? A nie, dobra, to już rogi atakują.
Nie. Zastanawiam się, jak do tego podejść. Ten dosyć gęsty mają ten front. Znaczy nie mają tyle wojska, kuźwa. A to jednak chińskie tam poszły wcześniej, tak? No tam pewnie mieli dostęp wojskowy. To w ten sposób. Albo no, przemieście strategicznie tutaj. I się rozjedziecie tutaj trochę. Tutaj ten front trochę skrócić i uładnić ogólnie rzecz biorąc. Wkurzające, że jak się zostawia komputerowi kontrolę nad jednostkami, to nawet tak jak z Kretesem przegrywa, a nie anuluje bitwy. Dobra, tutaj dali radę, ale tutaj znowu pewnie nie dadzą rady. Są w górach, pewnie okopani jeszcze do tego. Albo i nie. Jedna tylko dywizja z trzech okopana. Co to było? Dobra, nieważne. Jak na Hama. 16 dywizji na... O, a to co to? Aha, czyli Maroko przegrało z Algarią. Algeria uwolniła zachodnią Saharę, zmarionetkowała, a Maroko ma zmieniony ustrój. Okej. To też długo zajmuje. Mieli planowanie? Mieli. Nie wszyscy, co prawda. Przejechali, to teraz wy... Oj. Macie kolejny rozkaz. Teraz tutaj. I wszyscy się tam przypisujecie. Ale najpierw wy przejdziecie się tu. Marynarze wszyscy tutaj. Dobra. No, gdzie miałem mieć przewagę w powietrzu, to mam. Aczkolwiek wy moglibyście łącznie zresztą z tymi zmienić obszar na Koreę. Nie, za daleko macie. To przelećcie tu. Czemu? Nie wiem, co się stanęło. Dobra, myśliwce i bombowce, tutaj Korea, dziękuję. Tak trudno było. Nie mogłem przez chwilę rolować w ogóle. A, bo chyba mnie trzymałem na tym ekranie, na tym okienku. Myszkę i wtedy nie można rolować może. Dobra. Kontynuując. Co tam, Koreę Południową też sobie zaatakuje. To już trochę zajmie. Ale chcę to robić, póki trwa wojna.
Bo tam z surowcami Wolframu brakuje. A jak z wyposażeniem? Wyposażenie piechoty już powoli się zmniejsza, deficyt. Bojowe wozy piechoty sporo potrzebuje. Wyposażenie wsparcia lekkich czołgów trochę za mało ogniwo. To może zwiększę trochę produkcję o inną fabrykę chociaż. Dobra, i bojowe wozy piechoty. Spazuje gra to szybciej. Przeklikam. Nie to wziąłem. Ciągle zapominam, że one są tutaj. W wyposażeniu piechoty i artylerii. Okej. Dobra. O, nie tutaj u nich z zapasami z tego co widzę. Organizacja nawet zerowa. Kolejny poziom myśliwców. Też się może przydać. No, coś, jakieś państwo bez flagi najwyraźniej. Okej, okay, a teraz wy wszyscy będziecie tu odcięci. Super. Niech tylko ta dywizja pancerna zostanie zniszczona. Czym pomoże moja dywizja pancerna, czy tam zmechanizowana? Już powoli tutaj zaczniecie działać. Okej. Teraz tak. Wszyscy wy tu. Ale najpierw tu. Wszyscy wy tu, ale najpierw okej. Znowu gumy brakuje, ale guma się buduje, więc nie będę importował teraz więcej. Moja dywizja się tu jakaś wycofuje. Ej, niech jedna z was pozostanie pomimo tej prowincji. Albo atakuje kolejną, okej. Dobra, no teraz Chinom podskoczyły trochę straty. Nie jest sytuacja z zapasami jak najbardziej na luzie. Dobra, no to teraz... Proszę odpalić to i odpalić. Aha. I odpalić to. Dobra. Jak tam zasuwacie normalnie? Okej, może być. Do Korei Południowej zostało jeszcze 27 dni. Były cienkie relacje. Okej, Korea się poddała. Teraz korpus pancerny zajmie się zaraz Koreą Południową.
tutaj tak coś cienko w ataku idzie. Więc go zatrzymaj na chwilę po prostu. Mam sporo doświadczenia armii. Nie wypadałoby coś z nim zrobić. Może ulepszę podstawowe czołgi, które a propos mogę produkować kolejny model. Przecież miałem ich niewielki zapas i nadal jest niewielki. Więc zwiększę im niezawodność przede wszystkim. Albo mi się wydaje, albo zmniejszone są koszty ulepszania. Nie, dobra, takie same. Więc macie lepszą niezawodność, lepsze działo i lepszy pancerz. Niezawodność ciągle powyżej 100%. Szybcy być nie musicie. Więc macie jeszcze więcej pancerza. Dobra. Trochę produkcja spadła, ale. A co z wami? Wam nie można robić wariantów. Lekkiemu czołgowi można. Niech ma więcej pancerza i niezawodności. No. Dobra. I to jesteś ty, dobra. Niszczyciele, mam trzeci poziom? Nie. Łodzi podwodnych zaraz będę miał czwarty, za to mogę zmienić lotniskowce na 70 fighterów, ok. Ile tutaj jeszcze? 16 dni. Przyspieszę trochę. Gra polaguje, ale. A, była nieskończona liczba z serii? Były nawet. Nie, chyba, tak? Tak, nieskończona była, dobra. A to już nie powinno być takiego deficytu dużego zaraz tych. No właśnie, wyposażenia zmechanizowanego. Mamy kolejny poziom, już ostatni łodzi podwodnych. Okrętów znaczy się, oczywiście chodzi o okręty. Zresztą nazywałem flota ostatnio okrętów podwodnych. Dobra, możecie już wyjść. No dobra. No tutaj też nie potrzebuję kolejnej. O! Od razu dołączyli do AE, to nie musiałem nawet wypowiadać im wojny. Spoko. No to za trudne być nie powinno, aczkolwiek tutaj za dużo dywizji idzie tam, a jednak tutaj prowincja by została niepilnowana. I dobra, i zaraz zakończę tę wojnę. No to afrykańskie Aedu na razie sobie odpuszczę. Ktoś tam jeszcze jest poza nimi? Siam, Laos, nie Laos, tylko Siam. Ja muszę trochę podbić. I za dużo fabryk wojskowych. Znaczy nie za dużo, tylko są niezajęte fabryki wojskowe. Nie ma czegoś takiego jak za dużo fabryk wojskowych. Więcej bojowych wozów piechoty.
Jeszcze mam wystarczająco dużo fabryk. To niech będzie tak na zapas. Wyposażenie piechoty. Ciekawe, czy Stany Zjednoczone straciły jedność narodową? Raczej nie. Okej, okay, teraz mam. Powinno być tak, że jak się odmówi wezwania do wojny przez państwo, któremu gwarantuje się niepodległość, traci się jedność narodową. Ale że w sumie jestem z Stanami Zjednoczonymi we frakcji. Ja. To nie mogli zapewne dołączyć do wojny przeciwko mnie i ciekawbym po prostu, czy stracą przez to jedność narodową, czy nie. Doki, mam 2000 konwojów, mając ciągle tylko jeden dok zajmujący się produkcją konwojów. Sporo pewnie zabrałem podbitym państwom. Ale skoro tak, to co by tutaj... To jest okrętów podwodnych, już mam ponad ich 200, więc więcej okrętów podwodnych robić nie będę. Za to porobię więcej albo pierwsze moje modele pancerników. Nie, to był krążownik bojowy, nie pamiętam polskiej nazwy. Battleship to był krążownik, nie, to był pancernik. Cruisery to są krążowniki, więc to byłby chyba krążownik bojowy. Na logikę. Dobra, i do głównej floty RP. A tutaj co się stanęło? No właśnie, zajmijcie się tym ładnie, grzecznie, dzięki, dzięki. Tak powoli to idzie, bo czemu to powoli idzie? I już. A, zdążyli uciec chyba. Dobra. To teraz korpus pancerny poproszę. A, nie tam. No. Stąd. I tak. Dotąd. I strategicznie poproszę wszyscy tutaj najpierw. Piechota morska niech podejdzie albo przejdzie przez tą rzekę. To w końcu piechota morska, niech się do czegoś przydadzą. Okej. No ale jak mam tyle łodzi podwodnych, to przydałoby im się też coś z doktrynem odblokować. Tutaj przejedzie już korpus pancerny. A to jest Wietnam. Ja tu przeczytałem Wietnam i tutaj też Wietnam i tak mindfuck trochę. O, flagi się ciągle zmieniają. Ciekawi mnie, czy jak nie będziesz w ogóle innych państw na świecie, to też się będą zmieniać, czy nie. To jest coś, co można sprawdzić w tej serii. Jak tam z surowcami? Ropy brakuje. Ale chyba się jeszcze buduje ropa. No, buduje się. To na razie nie importuje. Więcej fabryk wojskowych, zawsze spoko. Poproszę trochę więcej lekkich czołgów. Niech się już ulepszy to, co ma się ulepszyć.
No to niech korpus pancerny zaczyna tu działać. Proszę tędy. Okej. Teraz jak tutaj wygląda sytuacja z badaniami tego sił specjalnych? No, tego podejrzewam w ogóle nie zbadam. To zbadam sobie normalnie z karą, a to zbadam z tym bonusem 50%. Zaczekam jeszcze jeden dzień. Ale zresztą teraz... Tak, to już chodziło o to, czy badać teraz ten bonus, czy później. Czy go jeszcze zostawić. Dobra. Więc teraz zbadam... Ulepszenie sił specjalnych. Potem kolejny będzie z tym bonusem, chociaż to nadal zajmie sporo czasu, podejrzewam. Ale co się zobaczy. Dziwnie się stakują bonusy do badań. No, Chiny już prawie wcale nie mają wojsk na granicy. Okej, myśliwiec kolejny jest. Jeszcze trochę ich będzie. Bliskiego wsparcia nie wykorzystuję. Może doktryny do przodu trochę rusza jeszcze. I zaraz może kończyć tę wojnę. Mam tutaj rozkaz mojej piechocie morskiej. No. Stąd. Tutaj poproszę. Bo oni mają ciągle ten rozkaz tutaj, z tego co pamiętam, nawet część tam jest w tej chwili. Więc już go usunę. Okej, okay, Laos już się poddało. To tutaj jakaś jedna prowincja. Gdzie jedziecie? Tutaj, okej. Okay. Macie coś takiego. Macie zrobić coś takiego. Dajecie. O, atomówki zrzucają Chiny na swoje własne ziemie. Spoko. Mam jeszcze fabryki wojskowe, ale to już zaczekam, aż Chiny się całkowicie poddadzą, bo ich więcej przybędzie wtedy. A poddadzą się niedługo. Kolejna atomówka poszła. Swoich ludzi zabijacie. Tam moich już nie ma. Dobra, zwykła piechota też niech działa. Czemu to jest tylko... Jedna się dywizja przypisała do tego rozkazu. No, powinno 49, okej. Okay. Działajcie. Qingdao, jakieś jeszcze Pyongyang, Seul, Madeba. Jakie straty? 600 tysięcy. Chiny prawie 3 miliony. Łącznie z pozostałymi powiedzmy, że są 3 miliony. No dobra, nie, nie są. To będzie jakieś 2,7. 2,8, 2,8, 5 najwyżej. A już za dużych strat nie poniosą, bo tutaj ich nie ma wcale. Tutaj jeszcze jakieś dywizje, ale... Chyba się poddali. O, właśnie.
O, ale wojna się nie skończyła? O. To wygląda na to, że zmienili to, co jest w podstawowej wersji gry, że chyba, że jeszcze dopiero o północy się zakończy wojna. Tak, dobra. To jednak tego nie zmienili. Dobra, Mongolię. Wszystkie stany moje. Laos. Wszystkie stany moje. Korea Północna. Wszystkie stany moje. Korea Południowa. Wszystkie stany moje. Chiny. Wszystkie stany moje. O ile mi starczy punktów na to, żeby wziąć za jednym zamachem. Dobra, na wszelki wypadek zgarnę parę razy punktów. No, wszystko moje. Don. No i pięknie. 57 nowych stanów mamy. W sumie 11 tysięcy wyposażenia hakiem zabrałem. To były fajne surowce chyba. Nie, dopiero tutaj się zaczynały. Fok, chociaż tutaj było sporo fajnych w kinach. Dobra. Gdzie była Mongolia? Tutaj to oni za wiele nie mieli. W Koreach trochę stali. Nie, to Chiny miały dużo surowców jednak. No. Okej. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, napiszcie, co się nie podobało, jak mogę to poprawić. A jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki, zasubskrybujcie, żebyście wiedzieli, kiedy się one pojawią. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali i do następnego razu.